Dzień dobry, witam serdecznie w reaktywowanym programie 100 mil ekstra. Klasa dzisiaj moim Państwa gościem jest Czesław Żukowski. Dzień dobry, witam wszystkich. Porozmawiamy o starych, dobrych czasach 100 milów w ekstraklasie, a na koniec trochę o teraźniejszości. Trenerze, na początku, jak trener trafił w ogóle do Olsztyna? No bo pewnie nie każdy pamięta, że trener pochodzi z Podlasia. Tak, była to ciekawa historia. Reprezentowałem w 1989 roku barwy Pogoni Łapy, KKS Pogoń Łapy, trzecioligowy zespół. Skończyłem naukę w Łapach, ukończyłem technikum mechaniczne. No i gdzieś tam dostałem taki telefon, że mogę sprawdzić się w 100 milu. Przyjechałem tutaj na tydzień czasu, była to zima, 90 rok. Wielkich sprawdzianów tu nie było, bo wtedy tydzień czasu biegaliśmy na Jeziorze Długim. No ale tu akurat z bieganiem większych problemów nie miałem, więc podłączyłem się pod czołówkę i gdzieś tam po tygodniu otrzymałem informację, że jest w miarę ok. Być może jeszcze przyjadę się sprawdzić, bo 100 mil wyjeżdżał na obóz zimowy do Ustronia Górskiego. Akurat już wszystkie miejsca były zabukowane i wróciłem pociągiem do Białegostoku, a pochodzę z Wasilkowa. To jest takie miasteczko obok Białegostoku i zaraz otrzymałem telefon, że miejsce się zwolniło. W sumie to można powiedzieć dzięki Wojtkowi Tarnowskiemu, który uczył się w Esenie i miał obóz tam sportowy, żeby zaliczyć i gdzieś takim troszeczkę fartem pojechałem na obóz do Ustronia Górskiego ze 100 milem. No i tak dalej już się potoczyło. W jakiś sposób zainteresowałem swoją osobą klub i wtedy jeszcze były takie możliwości, żeby na okres służby wojskowej grać, być wypożyczonym tutaj akurat do 100 milu. Tutaj oczywiście niezawodny pan pułkownik Wiśniewski wcielił mnie do wojska na artyleryjską i odbywając służbę wojskową, zasadniczą wtedy jeszcze służbę wojskową, reprezentowałem barwy 100 mil Olsztyn. No i trener w tych koszarach tam mieszkał, czy nie bardzo? No, były momenty na początku oczywiście, że częściej bywałem w wojsku, no a potem więcej mogłem być poza terenem jednostki. Miałem przepustkę tak zwaną zerową, czyli gdzieś tam, jeżeli miałem pozwolenie, to mieszkałem na stadionie, miałem pokoik, ale oczywiście do wojska się pojawiałem. Wtedy te pokoje na stadionie, to w których to miejscach było, jakbyśmy mogli kibicom zobrazować? No tutaj gdzie są biura, były pokoje, gdzie się wchodzi do związku, było większe mieszkanie, mieszkał tam Mariusz Szulżycki z rodziną, na stadionie mieszkałem ja, mieszkał Wojtek Tarnowski, także kilku chłopaków tam jeszcze pomieszkiwało w tych pokojach, no i fajna była atmosfera, radziliśmy sobie. A kto był pan pierwszym trenerem w 100 milu? Kto pan tutaj, ściągnął? Tutaj przyszedłem Jerzy Wójtowicz, wrócił z Finlandii i asystentem był świętej pamięci Józek Łobocki. Także rozpoczynałem u tych trenerów. No i w którym momencie padło to hasło atakujemy ekstraklasę? To jak trener tutaj przychodził, to się o tym już mówiło, czy dopiero później to się pojawiło? Nie, nie, ja przychodziłem, to tutaj drużyna była po pierwszej rundzie w trzeciej lidze, po spadku z drugiej ligi, także przeobrażała się ta drużyna, ale już była fajna taka paczka zgrana. I to pomalutku szło do przodu. 20 drużyn bodajże wtedy było w tej trzeciej lidze, w tej pierwszej rundzie gdzieś tam zajęliśmy, myślę, około chyba piątego miejsca, może no, w górnej połówce, o tak bym ujął, tabeli. No i potem zaatakowaliśmy z trzeciej ligi
do drugiej. Walczyliśmy z Polonią Warszawa. Do ostatniej, można powiedzieć, kolejki i była reorganizacja i takim gdzieś tam troszeczkę też odrobinkę, no fartem, nie fartem, ale myślę, że zasłużyliśmy Polonia i my awansowaliśmy w następnym sezonie do drugiej ligi. No i tak pomału, pomału ta drużyna się kształtowała, tu absolutnie nikt nie stawiał żadnych wielkich celów. Pierwszy sezon w drugiej lidze, walka o utrzymanie, ale już następne sezony okrzepliśmy, troszeczkę ruchów kadrowych nastąpiło i już byliśmy silną drużyną. Przyszedł trener Bobo Kaczmarek, Bogusław Kaczmarek i gdzieś tu już bodajże w tym drugim sezonie, w drugiej lidze, już byliśmy liczącą się drużyną w drugiej lidze. Zajęliśmy bodajże wtedy piąte miejsce. No już chyba wtedy też byliście tak po cichu gotowi na ten awans, czego tam zabrakło w tym sezonie, gdzie było to piąte miejsce. Nie, wtedy na pewno nie byliśmy gotowi i organizacyjnie, i jeszcze nie dorośliśmy do tego. Byliśmy już drużyną liczącą się, ale na pewno, no skoro zajęliśmy piąte miejsce, to sam fakt, że piąte, no to jednak nie zasłużyliśmy na ten awans. Na pewno dużą rolę odegrał prezes, pan Piotr Wieczorek, który unormował sytuację tutaj organizacyjno-finansową w klubie, znaczący sponsor. Więc te wszystkie jakby tematy musiały współgrać i już w następnym sezonie też głośno się nie mówiło o tym, że będzie ten awans. O ile dobrze pamiętam, po tym pierwszym dobrym sezonie w drugiej lidze, tak, na pewno. Trener Kaczmarek otrzymał propozycję z Zawiszy, no wtedy z pierwszej ligi, obecnie to wtedy była to tak jak dzisiejsza Ekstraklasa. Odszedł, przyszedł pan trener Paweł Dawidczyński. Dawidczyński, przepraszam, Dawidczyński, tak. Trener Łobocki był jego asystentem i tak można powiedzieć bez żadnego mądrzenia, że gramy o awans. Bardzo dobrze wystartowaliśmy. No byliśmy chyba po pierwszej rundzie liderem albo gdzieś tam w walce o awans. I już wtedy na pewno po pierwszej rundzie zaczęto mówić już o awansie do pierwszej ligi obecnej Ekstraklasy. To na pewno, tak? Także zrobiliśmy to dużo nie mówiąc, a więcej robiąc na boisko, tak bym to nazwał. I co było siłą wtedy tego 100-milocznym w 93 roku? I czwartym. Drużyna. Myślę, że drużyna. Myślę, że atmosfera. Myślę, że drużyna składała się tutaj z chłopaków z regionu. Tak, siłą naszą była drużyna, zespołowość. Oczywiście w międzyczasie dochodzili jakościowi zawodnicy, ale nie gdzieś z pierwszych stron jakby gazet i z jakimiś nazwiskami. Każdy pracował na swoje nazwisko. No, takie nazwiska jak Paweł Harbicki w bramce rywalizował razem z Jarkiem Talikiem, doświadczony Bolo Oblewski, Bogusław Oblewski przyszedł, Janek Prucheński, Waldek Ząbecki, no oczywiście już świętej pamięci Andrzej Biedrzycki, Czarek Baca, doszedł Tomek Sokołowski i też przywitałem go jako żołnierz, bo słynny Sempopol tutaj oczywiście pułkownik Wiśniewski go gdzieś tam wypatrzył i Stomil i przyszedł słynny Sempopol, bo tam w wojsku był. Także Sylwek Czereszewski, Andrzej Jankowski, no to także każdy gdzieś tam pracował na swoje nazwisko. Darek Jackiewicz dołączył. Także była to taka ciekawa drużyna, na pewno głodna sukcesu, o tak bym to nazwał. Trener wymienił praktycznie wszystkich zawodników dla mojego rocznika, pokolenia. No to ja jestem wychowany na 100 milu właśnie w tym momencie awansu 100 milu.
de Ekstraklasę i Trentów. Dla mnie to wy wszyscy jesteście ikonami, legendami. Jak wy się wtedy czuliście tutaj w tym Olsztynie? Dało się odczuć tą popularność? No ja przyszedłem z małej miejscowości. Można powiedzieć, tutaj piłki jakiejś troszeczkę większej na początku się uczyłem, jakiejś kultury gry, o tak bym to nazwał, na bazie dobrej motoryki. Więc tak, tutaj to był wspaniały okres. Oczywiście stadion praktycznie nic się nie zmienił, ale jednego czego zazdroszczę, to pięknej murawy i oświetlenia. Bo my graliśmy, jak była taka pogoda jak obecnie, a w tą sobotę, to nie wiem, czy mecz by się odbył. Podejrzewam, boisko byłoby całe zalane. Albo po kostki w błocie byśmy grali. A jak było sucho, to znowu był beton. Także takie były czasy i taka była murawa, specyfika tego stadionu. Ale to był wspaniały czas, bo był boom na 100 mil. No my to swoją grą, myślę, spowodowaliśmy. Graliśmy fajną piłkę, myślę, taką agresywną, bez kalkulacji, na tak, ofensywną. I tutaj przychodziło no, na mecze już w drugiej lidze po 10 tysięcy ludzi. Tak? Już przyjeżdżaliśmy ze zgrupowania 1,5 godziny przed meczem i ta trybunka kryta prawie pełna już była. Tak? Ludzie przychodzili z godzinkę wcześniej, zasiadali na trybunach. No, była wtedy moda na 100 mil. No ale to na pewno spowodowaliśmy swoją grą, swoją pasją, swoim zaangażowaniem. Tak myślę. Także to były fajne czasy, które na pewno bardzo, bardzo miło wspominamy wszyscy. 30 lat zaraz minie od tego awansu. Czas leci, a my o tym wszystkim cały czas rozmawiamy i wspominamy. No straszne rzeczy, tak szczerze, że to już 30 lat, już sobie nie będę liczył wieku, jak to szybko poszło. No ale tak, zbliża się jakiś jubileusz, zobaczymy. Ostatnio właśnie z trenerem Bobem Kaczmarkiem rozmawiałem na ten temat. No i chętnie byśmy gdzieś, zobaczymy, czy będzie jakaś inicjatywa, żeby uczcić tą rocznicę w jakiś sposób. Na pewno będziemy chcieli spotkać się w takim fajnym gronie z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi wywalczyliśmy ten historyczny pierwszy awans do Ekstraklasy. No jakim był trenerem Bobo Kaczmarek 30 lat temu? Pasjonat. Pasjonat. Ja mieszkałem na stadionie, potem w hotelu na Kołobrzeskiej, Stomilu. Mieliśmy tam pokój i Bobo tam mieszkał i Bolo Obleski. My wieczorem trener robił zbiórkę, jechaliśmy na stadion, deszczownicę przestawiać, pielęgnować murawę, treningi indywidualne. No tak, pasjonat, zarażony piłką. No, także to i zresztą później cały czas, no, o piłce może rozmawiać. Cały czas, także no, na pewno pod jego okiem zrobiliśmy duży progres. No jakoś się uzupełniali z Józefem Łobockim, no bo to też był wielki pasjonat piłki nożnej. Tu uzupełniali się jakoś, jak to wyglądała ta współpraca między nimi? Tak, no oczywiście, Józef Łobocki. Na pewno to 100 mil to jego życie, tak? To jego życie. On zresztą mówił, że on poświęcił swoje życie prywatne, zostawił na boku, a poświęcił się piłce, poświęcił się 100 milowi. To też jego klub od początku do końca. No i tak, uzupełniali się na pewno. Na pewno Józef Kłobocki był taką no, medialną osobą i tutaj jeden i drugi dołożyli swoją cząstkę do tego, że Stomil znalazł się tam, gdzie się znalazł. Jest jakieś takie spotkanie z tego ostatniego sezonu drugiej ligi, który trener najmocniej, najbardziej wspomina? No na pewno wszystkie mecze te przy awansie tutaj kluczowe z tymi drużynami z czołówki tabeli tutaj wygrywaliśmy. Kto by nie przyjechał, Motor Lublin, zwycięstwo, Radomiak miał bardzo dobry zespół, zwycięstwo. No na pewno gdzieś tam ten chyba ostatni mecz z Okocimskim Brzeską
zwycięstwo 2-0, już gdzieś wcześniej. No sama nazwa Okocimski, tam gdzieś no, browar nie reklamując, no to gdzieś już przed meczem trenerzy, w zasadzie już wszystko było przypieczętowane, no to tak już czuło się atmosferę święta piłkarskiego u nas i tak przyszli spokojnie, żebyśmy nie szaleli za dużo, nie strzelali, no i rzeczywiście taki mecz 2-0. Nawet nie wiem, czy tam bardzo rzadko kopałem w ten prostokąt tam, żeby ta piłka się znalazła w siatce, ale chyba tam strzeliłem bramkę nawet w tym spotkaniu, więc no fajny, no piękny moment, tak? Piękny moment, historyczny awans, te maluchy wjechały, tak? Na stadion, także to na pewno fajne chwile. A te maluchy to mieliście na dwóch, prawda? Różnie. To w zależności kto ile grał, od minut Aha. było to wyliczone. No i tak, tam jeden kierownicę dostał, jeden, jeden tylne siedzenie, tak już żartując, no musieliśmy się podzielić. To nie było tak, że każdy otrzymywał po maluchu. Ja z Piotrkiem Zajączkowskim dzieliłem się tym maluchem, no i tak go spłaciłem i troszeczkę jeździłem. I żeby było ciekawiej, to któregoś dnia mieszkałem na Dworcowej, latem wstaję, wychodzę. No patrzą, że gdzieś tam nie ma tego maluszka na tym miejscu, który zostawiłem. No i nie wiem, ale został skradziony wtedy. Także ten historyczny maluch po awansie. No to taka cenna pamiątka. Może No nie ktoś wiem. chciał mieć też ten awans. Nie wiem, ale no był ubezpieczony, także był ubezpieczony. No. No a z tej pensji dało się później kupić jakieś inne auto? Ile się tam wtedy z Tak, tego zarabiało? podmieniłem. Znaczy nie stoi, ale jak z ubezpieczenia otrzymałem pieniążki, to podmieniłem na nowszy model Eleganta zielonego bodajże, też maluszka. No, nie, to były takie czasy, gdzie wygrywaliśmy. No oczywiście, nie było tu nigdy kokosów za moich czasów w Stomilu, gdzie Bóg wie jakie pieniądze, ale można było sobie w jakiś sposób godnie żyć. Formalnie to trener był wtedy zatrudniony w klubie, czy w OZOS-ie? Jak to wyglądało? Trener pamięta? Formalnie to w wojsku to za żołd grałem, tam i obiady w Stomilu można powiedzieć i premie meczowe, no ale i tak byłem zadowolony. A potem zawodnicy byli zatrudnieni na etatach w Stomilu, tak, w Stomilu byliśmy zatrudnieni, był moment. I potem te czasy się zmieniały, jakby troszeczkę klub z biegiem lat już troszeczkę ta współpraca rozluźniała się między zakładem a klubem, ale w tych czasach, w których grałem w większości, to zawodnicy byli na etatach w Stomilu. Ale w fabryce I trenery nie no było. nie. Tam trenerzy za karę nie wysyłali, za jakiś słabszy mecz, nie wiem, po 0-7 z Ruchem Chorzów na przykład. Nie było takich planów za karę, żeby teraz iść do fabryki. Nie było takich rzeczy. No, na pewno różne mecze były i te 0-7 z Ruchem, to był pierwszy sezon, walczyliśmy o utrzymanie i czasami takie mecze się zdarzają, że gdzieś jak podłapią, no to niestety ten licznik idzie do przodu. No ale co by nie mówić, gdzieś tam bez jakichś nie wiadomo jakich wzmocnień i tutaj warunków finansowych utrzymaliśmy się w pierwszym sezonie, także nie była to sprawa łatwa, ale zrobiliśmy No, to. kosmiczna sprawa, to utrzymanie wtedy, porażka z Rakowem, tu czekanie na wynik z Katowic, no ja pamiętam, to była środa, no, nie wiem jak tam ci wszyscy ludzie, jak my to tam przeżyliśmy wtedy, że tam No żadnych tak, zawałów nie i to było na właśnie też trybunach. mecz chyba na takiej wodzie Tak, był, tak, tak. bardzo, bardzo ulewne deszcze lały, to boisko było pełne kałuż. Dokładnie, my już gdzieś tam w pewnym momencie myśleliśmy, że spadliśmy, a po kilku minutach okazało się, że jesteśmy w ekstraklasie, więc no na pewno kilka minut smutku i rozczarowania, co by nie mówić, że jesteśmy na spadku.
Takie spotkanie, jakie się nasuwa na myśl od razu, no to z Legią 3-3 w pierwszym sezonie Ekstraklasy. Czy trener ma jakieś inne, które tak najmocniej wspomina? Nie, tak, na pewno. Bardzo dobry mecz. Pełen stadion, 15 tysięcy ludzi. Nie wiem jak tutaj, ale to po prostu każdy gdzieś tam stał. I dramaturgia tego spotkania. Legia naszpikowana gwiazdami, reprezentantami Polski z Ligi Mistrzów. Ja sam grałem chyba do 85 minuty na reprezentantów Polski. Między innymi trener Granicy Kęczyn, Adam Fedoruk, Jacek Bednarz i gdzieś tam się podmieniali. No tam była plejada gwiazd w tej drużynie. No ale my zasuwaliśmy i gdzieś się podnosiliśmy w tym spotkaniu. I na koniec no, piękna bramka Darka Jackiewicza z 30 metrów. W samo okienko dała nam remis, euforia na stadionie. No myślę, że tutaj w większości kibice, starsi, pamiętają to spotkanie. I na pewno też się zgodzę, że przynajmniej dla mnie, jeden z takich ciekawszych meczy, który utkwił mi w pamięci. Nie wiem dlaczego ja do tej pory nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć. Dlaczego mi nie było na tym pierwszym meczu z Zagłębiem Lumin, gdzie było 2-2. To był drugi mecz z Tomilu w Olsztynie w Ekstraklasie, no i też taki mój debiut w tej najwyższej klasie, no, można powiedzieć, na trybunach. I dlatego też tak ten mecz najbardziej pamiętam. I później po tym meczu tak się mówiło, gdyby były jeszcze te 3-4 minutki dłużej, to żebyśmy wygrali z tą Legią. No teraz arbitrzy wtedy nie doliczali tak dużo czasu. No teraz na przykład z Olimpią Elbląg było chyba 6 minut doliczonych i ta Olimpia wbiła tą bramkę na 1-1. No i tak się mówiło później, pamiętam, nie wiem, na osiedlu czy w gazetach, że jakby jeszcze te 2-3 minutki arbitr wtedy z tą Legią dorzucił, to na tej euforii to by się tam skończyło 4-3. Tak, no, na pewno taką drużyną byliśmy. Jak złapaliśmy rytm, nie patrzyliśmy, czy to jest Legia, czy to jest inny jakiś zespół. Nikt nie kalkulował, tak, że wtedy szliśmy. A mieliśmy dużą siłę ofensywną, to na pewno. No, momentami gdzieś pewnie brakowało troszeczkę wyrachowania, doświadczenia, ale rekompensowaliśmy to zaangażowaniem, determinacją, no ale też i coś potrafiliśmy, bo to na pewno. Jako całość, jako drużyna rośliśmy z sezonu na sezon, pamiętam, nabieraliśmy pewności siebie, tak. Także no zgodzę się z tym, że jak dziś złapaliśmy dobry rytm, to byliśmy bardzo, bardzo groźni dla przeciwników. No i w tym pierwszym sezonie jest to utrzymanie na farcie. Ten fart to się tak chyba za trenerem tak już długo, tak jak trener w tej rozmowie nam mówił, tak? Najpierw fartowni udało się trafić, tak? Później gdzieś do tej drugiej ligi wejść jakoś ten, no i ten utrzymanie też można powiedzieć na takim farcie, no bo to tam te wyniki tak się poukładały. No i Ale drugi sezon to już jest no najlepszy wynik w historii Stomilu, szóste miejsce, no, tam już zero przypadku. tak, no, do wszystkiego jakby trzeba dorosnąć, tak? No, to my też byliśmy drużyną złożoną z zawodników. No oczywiście niektórzy mieli doświadczenie już drugoligowe, tak? Po spadku jak przyszedłem, ale ich dużo, dużo nie było. Pozostała to młodzież, młodzi zawodnicy. No ja też stary wtedy nie byłem, miałem 20 lat. Najwyższy mój poziom rozgrywkowy to była trzecia liga i to chyba jeden sezon w Pogoni Łapy, a tak grałem na poziomie czwartej ligi, więc no, trzeba nabyć to doświadczenie, tą kulturę gry i tak dalej, i tak dalej. Na wszystko trzeba jakby czasu, a jak mówimy o farcie, no to ja zawsze mówię i teraz obecnie jako trener trzeba zawsze temu fartowi pomóc, żeby on był, tak? No coś musi być, żeby ten fart przyszedł w jakichś sytuacjach, a zawsze szczęście, bilans szczęścia w piłce gdzieś się zrównuje, równość blisko zeru, tak? Że gdzieś tu się ma farta, tu się nie miało farta, tu się gdzieś punkty zgubiło, dlatego nie lubię
podsumowywać jakieś sezony, że a to fartownie, tu się zdobyło punkty, a tu mogłem zdobyć, a przegrałem, czy jako zawodnik. Tam gdzieś po prostu, no tak jest, że gdzieś szczęście dopisze, czy jako zawodnikowi, czy trenerowi, czy ogólnie klubowi, drużynie, a gdzieś los zabierze zwycięstwo znienacka. Ale na pewno, żeby ten fart się znalazł, to trzeba dopomóc swoim jakimś zaangażowaniem, pasją i tak dalej, i tak dalej. Także to wtedy ten fart się trzyma. No ale mówię, szóste miejsce w drugim sezonie. Co się zmieniło wtedy między Nic, tym nic, nic wielkiego drużyną? się nie zmieniło. No, oczywiście tam doszły pewne osoby do drużyny, ale generalnie na pewno złapaliśmy doświadczenie. Mało tego, to jest bardzo duży kapitał grać o utrzymanie. Tak? Duża odpowiedzialność w drugiej lidze. My graliśmy o to utrzymanie i to bodajże wtedy też już świętej pamięci Mieczysław Wysocki, był jakiś tam problem, z tego co pamiętam, z liczeniem kartek. Coś tam było, Brutus że z jeden. Wierzcha w jakimś meczu, to było mi się wydaje. Dokładnie, więc były takie zawirowania. Na pewno ta walka o utrzymanie nas też zahartowała w boju i staliśmy się bardziej doświadczonym zespołem, mądrzejszym zespołem z potencjałem i my ten potencjał potem pokazaliśmy przy jakichś tam retuszach kadrowych nieznacznych. Tak uważam. Trener Ryszard Polak co nowego wprowadził? Jakieś różnice między warsztatem a trenerem Bobo Kaczmarkiem? Zupełnie inni trenerzy. Trener Polak był trenerem, który chciał mieć już zawodników ukształtowanych, o dobrym poziomie, ułożonych, z jakością, o dobrych warunkach fizycznych. Lubił wysokich zawodników, trener Polak. Także. No Jacek Płóciennik, tak? No był wysoki, tak? Ale Jacek Płóciennik to był jego jakby zawodnik, ale z bardzo świętej pamięci, no niestety. Maciej Kasica był takim. Maciej Kasica, tak, Maciej Kasica, no to no też z Łodzi, ze szkółki, tutaj ze Szczytna wyciągnięty, no tak, Maciej Kasica, 2 metry wzrostu. I tam wtedy jeszcze przyszedł, nie no, Arek Klimek, no też potężny. Tak, tak. Paweł Gadziała był, no ale to każdy trener ma jakby swoje upodobania, swoją wizję, ale to znacząco się różnili trener Polak od trenera Kaczmarka. Mentalnie nawet, także zupełnie inni trenerzy. No ale szóste miejsce, lepszego miejsca już w całej historii tych 8 sezonów w Stomilu w Ekstraklasie, no nie było. No, trener ma to w swoim CV piłkarskim, to szóste miejsce. Czego tam zabrakło tak naprawdę, żeby do tych europejskich wymarzonych pucharów się A i który dostać? To był sezon? To był 9-5, 9-6. 9-5, 9-6. Ten drugi, już za trenera Polaka, tak. Za trenera Polaka już gdzieś więcej na ławce siedziałem, byłem takim wchodzącym zawodnikiem, ale była rywalizacja duża. Był Rafał Kaczmarczyk, bardzo dobry, skrajny pomocnik. No czegoś zabrakło. No nie jest łatwo wskoczyć do europejskich pucharów. No pewnie punktów nam zabrakło, tak prosto mówiąc, no. Czyli gdzieś tam wygranych spotkań, no i tyle, no, tak najprościej mówiąc. No i później już tylko jedno spotkanie w kolejnym sezonie i trener odszedł. Zresztą dlaczego tak to się wszystko potoczyło? No na wszystko przychodzi kres. Już wcześniej za trenera Polaka ci zawodnicy, którzy stanowili o sile 2-3 sezony wcześniej, odchodzili. Gdzieś drużyna była przebudowywana. Dużo zawodników zaczęło tutaj przychodzić z zewnątrz, z innych klubów. No to jest w piłce, w sporcie, w trenerce normalna jakby kolej rzeczy, że coś się kończy. Trener nie miał propozycji po pierwszym sezonie wyjazdu do Juławy z prezesem Piotrem Wieczorkiem? No wtedy
sporo zawodników odeszło wtedy. No wtedy odeszła jakby grupa zawodników Piotra Wieczorka do Iławy. Nie, ja się nigdzie nie wybierałem, mi dobrze było w Stomilu. Także. No w tamtych czasach trener miał menadżera, były takie osoby, które gdzieś tam kierowały tą Nie, karierą. tutaj my nie, przynajmniej ja nie miałem menadżera. No oczywiście gdzieś zawodnicy tacy, którzy na naszej grze wypłynęli, Tomek Sokołowski, Sylwek Czereszewski, no nie wiem, czy gdzieś te transfery do Legii Warszawa były załatwiane przez menadżera, ale tu z tego, co ja pamiętam w tamtych czasach, tych takich pierwszych, to tutaj menadżerów nie mieliśmy. No i oczywiście gdzieś jak przyszedł trener Polak, no to już się zaczęły takie transfery z zewnątrz, tak. No i nawet takie znaczące nazwiska. Kazio Sidorczuk do bramki przyszedł, Grzesiu Wagner z Ruchu Chorzów, stoper, także już Jacek Płóciennik, to już zaczęli przychodzić zawodnicy z Polski, z innych klubów, tak, no to pewnie i gdzieś już tutaj coraz więcej menadżerów zaczęło się kręcić przy klubie, dokonując różnych transferów, mniej udanych i bardziej udanych, ale już zaczął się w Stomilu taki przemiał zawodników, a tak bym to nazwał. Trener się czuł taki odsunięty, niepotrzebny z No, Tomilu? Jak? nie, no, to, powiem tak z perspektywy czasu, no każdy i teraz jak ja trenuję, to wiem, że trzeba tłumaczyć zawodnikom, że czasami niezrozumiałe są dla niektórych decyzje trenera i ja to po latach gdzieś tam też, jak już jestem trenerem, człowiek bardziej to rozumie, ale to nie mam zamiaru się skarżyć, czy byłem odsuwany, czy odsunięty, no po prostu z perspektywy czasu taka jest kolej rzeczy. Jestem zadowolony, że gdzieś coś ja i z drużyną tutaj ze wszystkimi w Stomilu zrobiliśmy coś, czego nam nikt nie odbierze, czyli historyczny awans do pierwszej ligi, do Ekstraklasy obecnej. No i naprawdę bardzo życzę, żeby Stomil jak najszybciej wrócił w te szeregi, tak? Ekstraklasowe. Także tutaj fajne chwile, też fajnie, bo dużo ludzi to pamięta, pomimo że minęło już 30 lat, tą atmosferę, nasze zaangażowanie. Także to jest bardzo miłe i tyle. I tu na pewno na nic nie mam zamiaru się skarżyć. 45 spotkań. Ciut pewnie na pewno mogłoby być więcej. Do tej 50. No nie powie mi trener, że troszeczkę nie żałuje tego, że tych No nie to. było więcej tych No, spotkań w Ekstraklasie. najlepiej jakby było około stówki czy coś, ale to było 45, trzeba to przyjąć. Kilkadziesiąt na innych szczeblach rozgrywkowych. Także akurat jestem takim zawodnikiem, który tutaj przyszedł też nie na gotowe na Ekstraklasę, tak? Na tą pierwszą ligę. Ja przyszedłem tutaj, byliśmy w trzeciej lidze. Czyli pracowałem razem z chłopakami, razem z klubem, razem z trenerami od trzeciej ligi do pierwszej ligi. Także no i też między innymi dlatego mam taką satysfakcję, że nie przyszedłem tutaj do Stomilu na gotowe. Tylko No bo ja. musiałem też ciężko pracować, żeby gdzieś w pewnym momencie wywalczyć sobie miejsce w pierwszym składzie, bo to tak od razu się nie stało. Nie no, trener był tak jak z mojej perspektywy, jak ja pamiętam kibica, jako swój, nie człowiek z zewnątrz. I dopiero później, jak człowiek zaczął analizować te składy tego, no to że trener pochodzi z Podlasia. Dla nas w tamtych czasach trener był swój, tak? Tak, Tam. bo jeszcze raz podkreślam, że ja przyszedłem tutaj w trzeciej No. lidze, do Stomilu, który grał po spadku w trzeciej lidze, dlatego jak przyjechałem tu w 90 roku, tak już zostałem w Olsztynie i żyję tutaj szczęśliwie. Trenerze, gdzie wy wtedy trenowaliście w tych czasach Ekstraklasy? To co mi teraz ma, powiedzmy, boczne boisko, tak, raz na tydzień wejdą na główne, a wy gdzie trenowaliście? Na trawnikach. No, biegaliśmy, gdzie trener szukał rury ciepłowniczej, gdzie śniegu nie ma zimą, żeby starty zrobić na trawie. Było boisko takie piaszczyste, tu gdzie jest ten bok, gdzie akademia trenuje. Tak, Nie, tak. gdzie, tu to boczne też było.
Ale jeszcze było trzecie boisko, i żeby śmieszniej było, to jeszcze nawet gdzieś tam jakieś zdjęcie oglądałem, gdzie były bramki drewniane, Jestem, prostokątne. wiem, kojarzę chyba to zdjęcie. Tak, tam teraz Tak, trening na oni tam treningu, rynek zrobili chyba, tak, ten. tak. I tam potem bazar był na tym boisku. Także ciekawie było. Jeździliśmy na lotnisko trenować, biegaliśmy. Po parku nad jeziorem trenowaliśmy na Warszawskiej, na piasku. No, tam pylica taka była, że po prostu coś strasznego. Także, no, no ale czasy się zmieniają i całe szczęście. Także to naprawdę mocno kombinowaliśmy, żeby coś potrenować. Szczególnie to ciężki okres był zimą. No ale to kształtowało na pewno charakter tego zespołu. Te właśnie to, że te trudności tutaj była i radziliście sobie z tym. No nie ma co ukrywać, że i teraz baza w obecnych czasach 100 milu wiele do życzenia pozostawia, tak? Dobrze, że z tego co wiem, to boisko zostało odnowione, sztuczne na Dajtkach. No ale wtedy to w ogóle było tragicznie. Pamiętam, już byłem drugim trenerem w 100 milu w Ekstraklasie i kierownikiem, to szyną, siatką ściągaliśmy śnieg i graliśmy prawie na śniegu, na takim zbitym, nieraz i na lodzie. No i trzeba było sobie radzić sparingi. No to i tak teraz są super czasy. No i niech idzie to wszystko do przodu. No trzeba było sobie radzić, nie marudzić. U nas o tyle było fajnie, że my byliśmy praktycznie wszyscy na dorobku. Nikt nie marudził, tak? Nikt nie marudził, każdy był szczęśliwy, że może grać w najlepszym, można powiedzieć, utytułowanym klubie w województwie w Stomilu. Ja przynajmniej tak to sobie postrzegałem. No, proszę nam powspominać, poopowiadać, jak wyglądały te obozy przygotowawcze zimowe, no bo teraz już takich okresów przygotowawczych to nie ma. No nie ma. Tam nikt nie patrzył tętna, żadne sportestery, tam po prostu się zasuwało ile się mogło. No ja o tyle miałem dobrze, ja biegałem, byłem w klasie sportowej i tutaj, tak jak mówię, takim wytrzymałościowcem byłem, wolny też do końca nie byłem, ale no, no miałem zdrowie do biegania i na tym skrzydełku mogłem pozasuwać i dawałem siebie maksa, w przełajach biegałem, więc lubiłem nawet, dobrze byłem zawsze po górach przygotowany, gdzieś te marszobiegi. No i tutaj była taka dobra ekipa do biegania, tak? Kilku było takich zdrowych chłopaków i gdzieś tam do tej czołóweczki zawsze dołączałem i zasuwaliśmy dobre czasy. Pamiętam, kręciliśmy, czy w Cetniewie na obozie, gdzie Bobo Kaczmarek miał pozapisywane tam wyniki swoich innych drużyn. No to tam biliśmy te rekordy różnych tych kółeczek. Pierwszy mój obóz, pamiętam, pojechaliśmy do Ustronia Górskiego za pana Wójtowicza. No to tam praktycznie tylko bieganko, salka mała, troszeczkę na salkę chodziliśmy i tam tak zasuwaliśmy też zdrowo. No takie były metody pracy. Mało boisk było, gdzie można było zimą jakiś tam sparring w przyzwoitych warunkach rozegrać się i tam gdzieś w górach, to pamiętam, nieraz graliśmy, śnieg spadł. Prawie ponad kostki śniegu i trzeba było sobie radzić. Piłki tam było mało, ale walczyło się i grało. Czyli trener nie oszukiwał na tych. Proszę? Nie kombinował, nie oszukiwał, jak tutaj mniej pobiegać w tych górach. Nie, mieliśmy, generalnie mieliśmy drużynę, taką świadomą do pracy takiej fizycznej, tak? Także tutaj trenowaliśmy solidnie. Nikt się nie oszczędzał. Tak, także tutaj mieliśmy takie dobre przykłady starszych zawodników, bardziej doświadczonych, którzy narzucali gdzieś dobre wzorce, o tak bym powiedział. A te przygotowania, te mikrocykle przed samymi spotkaniami, w trakcie sezonu, jak to wyglądało? Wy gdzieś nocowaliście w jakichś hotelach, gdzieś wyjeżdżaliście? Jak to wyglądało? Tak, to fajnie, bo jeździliśmy do Waplewa, jeździliśmy do Mierek,
nad Stardadaj. Dosyć często jeździliśmy tam, ten nowy hotel wtedy powstawał, ten główny, i potem to się rozbudowywało. Także tutaj jeździliśmy już z noclegami, przygotowywaliśmy się do meczy z drużyną i nocowaliśmy u siebie. No i oczywiście w drugiej lidze dalekie wyjazdy też z noclegami, także tutaj mieliśmy dobre warunki do przygotowania się do spotkań ligowych. Czyli w dniu meczu to gdzie? Do Warszawy? A dalej już się jeździ? No bo to jednak gdzie te najbliższe mecze były? W Tak, Warszawie, nie? do Warszawy Do jeździliśmy w Gdańska dniu był jeden meczu, sezon. Płock, Gdańsk, ale te pozostałe tam drużyny z południa, no to nie było siły, to 10 godzin jazdy autokarem, tak, po drodze, gdzieś jakiś obiad, rozruch, trening, nocleg i mecz, także tam już od drugiej ligi, a to były drużyny obie z Kielc, Korona, Błękitni, Kielce wtedy. Także tam na No południe było Krosno, tak? Okocimski, Krosno, tak, Stal Rzeszów chyba był. Wisłoka Dębica, Stal Rzeszów, Resowia, także tam to już trzeba było jechać Jeździliście z pociągami noclegami. na jakieś spotkania? Były Nie, takie? nie, nie. To Janek Gikiewicz, był autokar przy zakładzie, chyba ten autokar przy klubie był, on pielęgnował. Porządeczek tam, żeby był, zagłówki, żeby wszystkie były na miejscu, także on taki perfekcjonista był, pilnował tego autokaru, mieliśmy taki ten autokar swój i jeździliśmy, i on był kierowcą, jeździliśmy na mecze, na spotkania. Ten trener w tym autokarze to z przodu czy bardziej z tyłu? No, mieliśmy taką ekipę gdzieś tutaj po środku, w karty, w kierki, także tak, każdy sobie znalazł czas i na drzemkę, i na karty, i na pogaduchę. Także tam gdzieś ekipami siadaliśmy. Był jakiś klub w tym czasie, w tych 45 spotkań w Ekstraklasie, na klub, na który trener się tak bardziej mobilizował może? Byli jacyś zawodnicy, którym trener lubił grać lub nie lubił grać przeciwko komuś? No, wiadomo, że wtedy liczył się Widzew, liczyła się Legia, Pogoń Szczecin, no było kilka, GKS Katowice, było kilka takich fajnych miejsc, gdzie te stadiony były jak na tamte czasy fajne, czyli było oświetlenie, niezła murawa na te drużyny, które grały na pewno w europejskich pucharach, tak, GKS wtedy Katowice na pewno się liczył, Widzew, Legia, Pogoń Szczecin, no takie renomowane, można powiedzieć, kluby. No to fajnie tam jechało się i grało, tak. Nie wszędzie wtedy, na kilku dosłownie stadionach było oświetlenie, także to na pewno inna atmosfera jest grać przy światłach. No, a teraz już nawet w czwartej lidze, tak? Jest na Polonii trener, tam jak trenował, no to było sztuczność. Nie wiem, jak w Nidzicy, chyba nie ma. W Nie? Nidzicy jeszcze nie ma. Jeszcze nie ma. Ale bardzo, bardzo dobra baza do treningu. Boczne boisko trawiaste, sztuczna murawa piękna, najwyższej jakości pro, zakwalifikowana, no, z oświetleniem i główna płyta. Także naprawdę bardzo dobre warunki do pracy. W którym momencie trener wiedział, że zostanie trenerem? Ja tak mówię, trener, no bo taki kontakt złapaliśmy, jak już trener był, No już tutaj tak. w huraganie Morąg pracował. No dlatego ja tak w tej rozmowie się zwracam po prostu nie na pana, jako trener, tak? No bo trochę już trener działa jako trener. Starszy jestem, możemy przejść na ty. Czesław Żukowski. Emil. Czesław, miło mi. Także możemy sobie mówić na ty. Będzie mi ciężko się ale postaram. Ale pierwszy kroczek zrobiony. Ostatnio oglądałem Kanał Plus. Pan Siemieniec przyjechał i z redaktorami przeszedł na ty, także tu nie ma problemu. No, powiedz nam właśnie, kiedy zrozumiałeś, że zostaniesz tym trenerem, i gdzie to, No, kiedy się to. geneza była już jak byłem zawodnikiem, bo taka ciekawostka, że my z Waldkiem Ząbeckim pod takim
kierunkiem, okiem trochę trenera Bogusława Kaczmarka, już jako zawodnicy stworzyliśmy grupę naborową. I to był bardzo ciekawy skład wtedy, bo kilku zawodników kopnęło piłkę na najwyższym poziomie rozgrywkowym i centralnym. I to był rocznik 82-84, między innymi Michał Trzeciakiewicz, Piotr Klepczarek, Paweł Głowacki, Piotrek Skiba, Grzesiek Żytkiewicz, Grzesiek Kulpaka, Piotrek Kulpaka z takich, no chyba nikogo nie pominąłem Znana historia, tak. Chłopaki o tym wspominają bardzo często. i ci Grzesiek Żytkiewicz, na przykład pamiętam, w urodziny go tata przyprowadził chyba na to. tak, I na tak Osirze chyba na na hali. Osirze, dokładnie, jak dziś pamiętam, przyszedł, on dołączył do tej grupy. Krzysiek Filipek, obecnie prezes Warmii Olsztyn, więc no to bardzo dużo tych zawodników kopnęło piłkę na szczeblu centralnym i to niektórzy na najwyższym poziomie rozgrywkowym. I my ich tam gdzieś ukształtowaliśmy, ten początek przynajmniej zaszczepiliśmy i tą jakby pierwszą fazę przygotowania podstawowego, tą technikę. Paweł Alancewicz, także gdzieś bardzo, bardzo przyjemny wstęp był. No i to była jedyna grupa taka naborowa, gdzie z młodzieżą pracowałem razem z Waldkiem Ząbeckim. Także i miło tych chłopaków. Potem część miałem przyjemność trenować już w seniorach. Także gdzieś i rozpoczęli u mnie niektórzy grę i gdzieś miałem przyjemność potem jeszcze z tymi chłopakami pracować w piłce seniorskiej w swojej drużynie. Trener O, też. Piotrek Żurawel jeszcze też w tej grupie był. Także to fajni chłopcy teraz prowadzi swoją szkółkę. Też współpracowałeś z Piotrem Tyszkiewiczem w tym takim ostatnim okresie MKS z Stomil Olsztyn w tej drugiej lidze. Jak to No tak. wspominasz? Miałem przyjemność i w tych fajnych momentach być w Stomilu, no i niestety w tych trudniejszych, gdzie już Stomil miał duże długi, gdzie duże problemy organizacyjno-finansowe były, gdzie nastąpił spadek z Ekstraklasy, gdzie w drugiej lidze też borykaliśmy się z dużymi problemami finansowymi, ale tak człowiek z tej pasji, miłości do tego klubu, można powiedzieć, że już tkwił w nim, o tak bym nazwał. No nie były to fajne momenty już, muszę powiedzieć, ale ci młodzi chłopcy, niektórzy gdzieś tam stawiali swoje pierwsze takie kroki do dorosłej, dobrej piłki i niektórzy gdzieś z tego Stomilu Nadal Mierzejewski wypłynęli. debiutował Właśnie wtedy w Stomilu. chciałem o tym powiedzieć. Adrian Mierzejewski gdzieś. Część tych juniorów właśnie była od Andrzeja Nakielskiego. On prowadził tych chłopaków i gdzieś oni w Stomilu stawiali pierwsze swoje jakby takie profesjonalne kroki w piłce. Czyli też nie ma tego złego? Coś tam jest z tego okresu. Ja też Co tak staram. by dla niektórych na dobre nie No. wyszło, dokładnie, Kibicowsko, ja pamiętam dokładnie. strasznie to dla mnie było, jak ten Stomil spadł z tej Ekstraklasy w tej drugiej lidze. Było, no, ciężko było. No a pamiętam taki mecz z Arką Gdynia, gdzie 3-0 było zwycięstwo na wiosnę w 2003 roku. Tak, jak mam coś znaleźć takiego miłego z tego okresu, to właśnie to Jakieś takie spotkanie. sporadyczne, niezłe momenty i grania mieliśmy. Tak. No i tak się życie potoczyło, że już później nie, w Stomilu nie pracowałeś. Nie, gdzieś nie kusiło, żeby tu wrócić? Nie, ja zupełnie sobie jakby inne tory życiowe i założenia. Ja skończyłem studia na wychowania fizycznego w Olsztyńskiej Szkole Wyższej w Olsztynie. I gdzieś chciałem pracować z dziećmi, z młodzieżą w szkole, jakby sobie założyłem do tego rozwijać swoją pasję piłkarską w tych niższych szczeblach rozgrywkowych w województwie. Tak sobie założyłem, jakby stabilizacja w pracy w szkole i do tego, żebym czerpał przyjemność z pracy w jakimś klubie, o tak, prowadząc jakiś klub na niższym szczeblu rozgrywkowym. I myślę, że w jakiś sposób udało mi się to zrealizować. Mam wiele fajnych wspomnień. W każdym klubie, w którym byłem,
jakieś, myślę, sukcesy osiągaliśmy, cele realizowaliśmy, i to mnie cieszy. No z sukcesami, no w Morągu przecież bardzo, bardzo długo, no i był przez pewien okres, no można by powiedzieć, że byłeś najlepszym tu trenerem na Warmii i Mazurach z tych niższych lig i na przykład w Stomilu wiadomo, często zmieniali się trenerzy i u nas na stronie zawsze weźcie w końcu Cześka Żukowskiego i ludzie nie, w ogóle do ludzi nie docierało to, że trener ma inne plany na to swoje życie i zawsze się dziwili, dlaczego nikt nie da szansy. Tak. Miałem inne plany, to co powiedziałem przed chwilą. No. I ja Stomilowi zawsze będę dobrze życzył, kibicował. Tu jako zawodnik największe sukcesy świętowałem i trzymam kciuki za Stomil, ale ja sobie z założenia inną drogę taką życiową wybrałem i z perspektywy czasu cieszę się, że tak postąpiłem. No oczywiście wspaniały okres w huraganie Morąg, wiele lat, zaufanie od pana prezesa Waldemara Kaczkana. Bardzo dobra współpraca, wiele wspaniałych, no tak, fajnych chwil. Razem z Huraganem gdzieś pomału budowaliśmy markę Morąga, Huraganu Morąg. I to nam się udało i no na pewno i mecze te pucharowe z Zagłębiem Lubin, z Arką Gdynia wcześniej. Także udało się tam coś zbudować fajnego, co na pewno zapisze się w historii Huraganu Morąg, potem Ostróda, awans do trzeciej ligi, finał Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. Potem powrót do Morąga, znowu na kilka sezonów, i tu wtedy właśnie ta przygoda pucharowa na pewno najfajniejszy moment. Zwolnienie trenera Lewandowskiego. Tak. Potem Lidzbark, też gdzieś tam myślę zbudowałem z sezonu na sezon liczącą się drużynę na szczeblu czwartoligowym. I teraz Start Nidzica i też bardzo jestem zadowolony, że trafiłem do Nidzicy. Bardzo, bardzo, bardzo dobra aura w Nidzicy do pracy. Fajni chłopacy, zaangażowani, wszystko się zgadza. Trenerze, jeszcze wróćmy do tych 30 lat temu, cofnijmy się. Z kim wtedy się najbardziej trzymałeś? Bo no, ze wszystkimi wiadomo, tak, tworzyliście tą rodzinę, no ale na pewno była taka grupa osób, którą tam się ktoś mocniej trzymał rodziny ze. Oczywiście, no takim gdzieś tam Waldek Ząbecki i do tej pory gdzieś fajnie przyjeżdża z Niemiec i się spotkamy wielokrotnie, pogadamy. Andrzej Bieczycki, świętej pamięci, Paweł Harbicki, Bogdan Michalewski, Leszek Browarski, wtedy Marian Mierzejewski. To był ma, i, To tak chyba to tak najbliżej byliśmy i się spotykaliśmy się gdzieś. To Wojtek Tarnowski, więc to była taka ta grupa najbliższych jakby Ale z Wojtkiem chłopaków nie osób. dlatego, że zwolnił ci miejsce wtedy w zespole. Nie, my mieszkaliśmy na stadionie wtedy razem. Wojtek też miał pokój. Dzieliliśmy przez ścianę pokój wtedy na stadionie. Także tak. No. Ostatni raz, jak rozmawialiśmy, chyba w 2018 roku, to nie mogłeś się pogodzić ze śmiercią Andrzeja Biedrzyckiego. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie do tej pory, już tyle lat też minęło, czy jesteśmy w stanie pogodzić ze śmiercią Andrzeja. No to jest tak, że gdzieś tam na pewno czas goi rany, idzie do przodu, ale na pewno Andrzeja brakuje. No, Olsztyn nie jest wielkim miastem, on wszędzie był, o tak bym to nazwał, nie? Wszędzie był.
No i Stomilu też to była postać, tak, i na boisku, i poza, wojownik, no pod każdym względem, no, tak jak wszyscy gdzieś tutaj go określają, człowiek orkiestra, związany cały czas tutaj przede wszystkim ze Stomilem. Także to wszystko gdzieś bardzo niespodziewanie nagle się stało. No, to myślę, że gdzieś tutaj wszyscy wspominamy Andrzeja. No ale też trzeba przyznać, że no niestety ludzie odchodzą. Mariusz Wiśniewski również już odszedł. Bardzo dobry zawodnik na pewno, który nie wykorzystał swego talentu. Józek Łobocki też nagle gdzieś zachorował, odszedł. Kierownik nasz wtedy, tak jak już wspomniałem, Mieczysław Wysocki. Jest kilku takich ludzi, którzy byli blisko związani ze Stomilem. Marek Orzechowski gdzieś był blisko przy Stomilu, taki kibic miał kiosk warzywniczy przy Horteksie i przy Oldboyach działał. Także no i trochę tych ludzi już niestety takich odchodzi. Niektórzy z biegiem lata, niektórzy niestety za młodu i za młodo odeszli, o tak bym powiedział. No i ja na pewno Andrzej do tych ludzi się zalicza. Tak, przeżyliśmy wszyscy, bo tak jak już tutaj wspomniałem, blisko się trzymaliśmy, byliśmy przyjaciółmi, odwiedzaliśmy się, więc to na pewno wszyscy przeżyliśmy dosyć mocno śmierć Andrzeja. No i do tej pory no, się spotykamy, czy na mszy za Andrzeja, czy na cmentarzu, wspominamy go. Jeszcze jest memoriał, no to I tak jest. jeszcze do tego jest dokładnie memoriał, gdzie się spotykamy. Wtedy chyba taka Dokładnie. na... tak się to życie potoczyło, że wtedy chyba najwięcej jest spotkań takich piłkarzy byłych Stomiu i z tego okresu, bo tak to chyba większych spotkań nie robicie z tych co Są jest. hasła czasami, że się gdzieś spotykamy, Stara Gwardia, No już chyba bardziej na piwo niż na piłkę na Stomilo. Orliku. No na piłkę na Orliku nie, tak, gdzieś towarzysko na jakiś tam napój chmielowy, czy pogadać inaczej, co kto sobie życzy, zamawia i sobie wspominamy, jest wesoło, śmiejemy się, no ale no, na pewno kilku osób brakuje już i to troszeczkę jest takie smutne, no między innymi Andrzeja, tak, w tym wszystkim, bo też był duszą towarzystwa, także, no ale nie mamy na to jakby wpływu. A czas niestety zasuwa, już kilka lat musimy żyć bez Andrzeja w swoim towarzystwie. Żeby smutno nie kończyć tego programu. Bardzo fajnie się rozmawia. Powiedz nam jeszcze jakieś anegdotki z tych czasów z Tomilu, tak żeby można było się uśmiechnąć, powspominać i tak żeby coś tam zobrazowało z tego życia. Są takie historie oczywiście, o których można powiedzieć, bo na pewno też macie wiele takich, o których tu przy nagrywaniu mówić No będziemy. taka historia, byliśmy u mnie w Wasilkowie na obozie sportowym i tam płynie rzeka Supra Śl, i tam taka tama była, no i się tak kąpaliśmy, dosyć rwąca rzeka, no i Bobo Kaczmarek zawisł tam gdzieś na deskach i Paweł Harbicki, łup, gdzieś można powiedzieć, złapał za kark, także śmieliśmy się, że gdzieś trenera uratował. No, ogólnie było wesoło, wiele takich zdarzeń, gdzie sobie wspominamy różnych. Czy chłopacy wspominają, jak jeszcze mnie nie było ciekawie, no, na pewno takim dobrym żartownisiem był i to bardzo Mirek Romanowski. Także tu wiele takich ciekawych historii jest, no i innych, także było tego troszeczkę na ogół były to przyjemne chwile, które gdzieś między innymi na takich nieformalnych spotkaniach sobie wspominamy. Super. Dziękuję. To koniec naszej rozmowy. Reaktowany program 100 mil Ekstra Klasa. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Czesław Żukowski. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich kibiców i życzę Stomilowi oczywiście samych sukcesów i miło mi było powspominać te czasy.